Siemaneczko, z tej strony Kacpro.pl, a to jest Kacpro ogląda już drugi odcinek. A dzisiaj na warsztat bierzemy, kiedy gasną światła. Jest to horror, który no nie jest za bardzo straszny, ale historia bardzo mi się podobała. Zwłaszcza w ogóle jej historia, kiedy powstał ten byt, była dobra, chociaż mogliby to jakoś tam dalej pociągnąć, jak dla mnie. Była ona zbyt krótka, za bardzo się skupili na głównej bohaterce. I co tu dużo mówić, żeby nie zdradzać fabuły filmu. Film jest oparty na tym, że jest po prostu taki byt, który jak się zapali światło, on niknie. Po prostu jest wrażliwy na światło. Potem, jak się okazuje, to była taka dziewczyna, która miała jakby to określić, alergię na światło. Dobra, koniec. Tutaj nawet widzicie, jak eksperymentują z nią. I się ona przyczepiła takiej jednej kobiety, która jest w depresji. I ona zawsze się pojawia, kiedy ta kobieta jest w depresji. Ona jest naprawdę bardzo często w depresji. Bo ta, kurde, czarna zabiła jej dwa razy męża, czy trzy? Mężów, trzech mężów, chyba coś takiego. Już nie pamiętam, za długo nie oglądałem tego filmu. Tak, wszyscy umrzemy. No i co tu dużo mówić? No horror, ja bym tego nie nazwał horrorem. Czyli filmem fantazy. Czy fantazy? Familijnym może. Chociaż też nie do końca. No dziecko jakieś mogłoby się tego przestraszyć, ale no to nie jest horror. To jest po prostu dobry film. Jeżeli macie wolną chwilę, to sobie zajrzyjcie. I popatrzcie na niego. Dobra, to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. No i cześć.